Tu się wszystko zaczynało, pod tą Babią Górą. Tu przywędrowaliśmy z Karpat, z Wołoszczyzny, Żywiecczyzny, z Jarlanowczyzny, z Podhala. Tu się rodziła kultura, tu się rodziła tradycja, tu się rodziło pasterstwo, tu rodziła się Orawska Gwara. Ta nasza święta góra, Babia Góra, daje nam źródło wody, chęć życia, ale uczy nas również wytrwałości i samozaparcia, ale również pokory i skruchy. Nasi przodkowie przekazali nam wiekowy dorobek naszych orawskich wiosek. Przekazali nam i jabłonkę. Nigdy nie wolno zapomnieć o przeszłości. I niniejszym nasze pokolenie i my na to 450-lecie lokacji jabłonki mówimy o przeszłości. 1566 rok to rok, gdzie pojawia się po raz pierwszy w rejestrze orawskim nazwa jabłonka. Już Turzonowie władający Orawą przewidywali jabłonkę jako centrum administracyjno-gospodarcze. Wieś rozległa, szeroka i długa, już w owych czasach była wsią zamożną. Pierwszym sołtysem wsi Jabłonka był Sebastian Jabłonowski, który utworzył wieś na prawie wołowskim. Takie są zapisy historyków. Dzieje Jabłonki ilustrują niezwykłą historię całej Górnej Orawy, pisaną w losy Polski, Węgier, Austro-Węgier i Słowacji. To są rodzice mamusi. Mamusia się z domu nazywała Matiusz Desendimle. Tatuś pracował w Tersenej i potem kupił tą aptekę, poprzednik tu był w tym starym domu i mamusię przywiózł tutaj. W ogóle nie umiała po polsku nic. Także w domu się rozmawiało po węgiersku, jak się poszło do szkoły, to po polsku. Po orawsku właściwie. U nas w domu no to było już tak lepiej. Już nie było tej biedy takiej. Tatu już prowadził tą aptekę, jeszcze mamusia żyła w tym czasie. No i tak jakoś mnie żal było tych dzieci na wsi. To ja zawsze dostałam jakąś kromkę chleba z czymś tam na drugie śniadanie, a ja to dawałam. Taki chłopak, który to chodził zawsze koło nas i do szkoły czekał. Mi dawał bób taki prażony, a ja mu dawałam kanapkę. To była taka wymiana. A potem ja byłam bardzo przejęta, że one za wcześnie chodzą w lecie na wiosnę boso już. A buty zdejmowali, boso chodzili. To ja też chodziłam boso. Chowałam te buty. Ja przychodziłam, to mama kontrolowała mi, chodziłaś boso. Nie było co kupić. Jedne buty nie dobyło, to do kościoła. Się pękało tak krew strzelała po tych nogach. Nie no ja, bo tak dzieci, tacy tu chłopcy tu paszli krowy i chodzili całymi dniami krowy, rano i wieczór i się do szkoły nie szło. Nie było szans do życia. A nie było tu sklepów, bo tam był u Gojnioku, jak się na Orawkę jadzie, tam, no, to tam był sklep. Góra zniesła, przedało się dwa, trzy jojka i była paska tabaku. Yeah.
tak było. No. Takie życie i dobre, i źle, bardzo źle. Przecież były jakie takie, choć tak było, bo się jedno z drugim wiązało. Było tak, że się rano pojadło, a nie było na polednie do tego, bo nie było skończone. Potem było już tak lepiej tym ludziom. No bo tak, oni mieli gazdówki, ale mało mieli dochodów. Nie mieli komu sprzedać to mleko, jak to tylko kupowali na wsi w jarmach jakąś kukiełkę, jakiś to taki plecioną łukę raz na tydzień, jak jarmar był. Jeden lekarz był, u pana Wierczka, mieszkał w takim drewnianym domeczku. Bez tego, że tam nie miał jakich tego leków, nie miał nic. Nie miał przepisował coś i takie coś dało. I przepisował masz do lekarza, do aptekarza, do pani Dziubkowej z jednego roku. A jej tata robił syczki żołów. My mu nawet ciotki zbierali, bo ona prosiła, no zjedzę katusą, bo tu gospodarka była, żeby zbierać, a on robił doszkolecek, krople, maści różne. Cała Orawa miała jedną aptekę. Na piechotę chodzili z Lipnicy, z Zubrzycy. W niedzielę to przyjeżdżali wozami do tatusia. To wozy stały i przyjeżdżali na te porady do tatusia, a tatuś nic nie wziął. Nigdy. Nic nie wziął, tylko prosił, żeby jak ze Spytkowic ktoś przyjechał, to jabłka przywiózł. Bo dzieciom, dla nas. Ja się urodziła i mieszkała w centrum, w stronę Dunajca, Nowego Targu. No to z drugiej wsi, z Lipnice, tam w Babiej Górze mieli rolnicy bardzo dużo lasu. I to wycinali i do Dunajca włożyli, sprzedawali na tartak. I deski, i kloce. No tak ludzie, co jakoś ich się radzili. Sialmy lin. I później się obrobiało. I w tym siekało się. I zaś znów na takich grawkach się cesało. I były wózki, takie nazywało się, i nogą się ruszało, a tu była kądziel i to się tak przędło. Kiedy się uprzędło, to się wyrobiało, dało się do wyroby, kto wyrobiał plótno. No to z tego plótna mężom koszulę, kalicony, No i takie coś potrzeby w domu się robiło. Jak się ta wojna skończyła, jak już my nie byli Słowakami, bo już robili granice na Trzcianej i Jeżnym. I tak teściu jako z krwi i kości Polak i wykształcony, on był pierwszym wójtem w Jabłonce. Po wojnie niby biedy nie było, ale rozkoszu nie było. Ale mieliśmy co jeść. Było mleko, było ziemniak, była kapusta swoja. Jakoś ich się żyło, bo tak każdy miał gospodarkę. I to nie było znów biedy, bo tu jest Orawa gospodarcza. No lepiej już teraz wszystko inaczej jest. My tu włożyli, to ta droga tu jest poprzednim, jechali koniami, to oni tu wyjechać nie mogli, tu wiązły, taka droga była. Nie miał co zrobić, nie robiło się nic. Było tu tych naczelników, nie wójtowie, bo mieli te winy i tego, nic nie budowali, nie robili, a tak to było. Jabłonka się zawsze teraz zmieniła. Na korzyść. A najlepsze, że mamy najlepszego wójta na świecie. No naprawdę, zawsze dużo zrobił. No pierwsze miejsce zajął sobie w Polsce, nie? Zaraz mu posłałam SMS do Warszawy. No,
bardzo się byśmy się ucieszyli. Dzisiaj Jabłonka to piękna, nowoczesna miejscowość, która stanowi swoiste centrum prężnie rozwijającej się gminy. Każdy może dostrzec tutaj taki dynamiczny, równomierny, przemyślany rozwój gospodarczy, kulturalny, edukacyjny, ale także ekologiczny i turystyczny naszej gminy. Realizacja wielu przedsięwzięć, także inwestycyjnych, ale również społecznych, przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy jakości życia mieszkańców. Na terenie gminy powstało bardzo wiele instytucji, z których każdy mieszkaniec może korzystać. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce powstało z inicjatywy rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne. Jesteśmy po to, aby towarzyszyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną przez całe ich życie. Obecnie prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzimy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci realizujących obowiązek szkolny. I są to osoby, no dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami. Dla dorosłych osób prowadzimy środowiskowy dom samopomocy i w naszych zamysłach jest stworzenie mieszkalnictwa chronionego dla osób, które już starszych, które już no, nie mają oparcia w rodzinie. Dzięki temu, że w ostatnich latach powstał w Jabłonce nowy budynek Centrum Kultury Górnej Orawy oraz przystosowano stary budynek Domu Ludowego w Jabłonce do nowoczesnej Orawskiej Biblioteki Publicznej, to prężnie rozwija się życie kulturalne w Jabłonce. W Orawskim Centrum Kultury odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, zarówno warsztaty regionalne, jak i plastyczne, muzyczne, taneczne. Obecnie na te zajęcia uczęszcza ponad 400 osób. Także w ostatnich latach powstała w Jabłonce samorządowa szkoła muzyczna. Z pewnością służy to do rozwoju naszego młodego pokolenia. W związku z tym również odbywają się tutaj różnego rodzaju konkursy, spektakle dla dzieci i młodzieży, festiwale. Mamy dwa festiwale o randze wojewódzkiej, również festiwale o randze regionalnej. Centrum Kultury Górnej Orawy stało się takim ośrodkiem kultury orawskiej. Mamy ku temu warunki. Wróciliśmy do przeglądu kapel i śpiewaków ludowych orawskich, który z jednej strony dokumentuje ten orawski folklor, a z drugiej strony promuje. Tutaj także odbywają się spotkania Orawskiego Klubu Artystów, spotykają się rzeźbiarze, malarze, orawscy. To także służy do ich rozwoju. Składamy hołd Orawianie świętemu Janowi Pawłowi II w roku miłosierdzia. Na 450-lecie lokacji Jabłonki, tu 14 lipca, odsłonimy pomnik świętego Jana Pawła II. To święty Jan Paweł II, ale jako biskup krakowski, jako kardynał, odwiedzał te ziemie orawskie pod Babią Górą. Bierzmował nas, młode pokolenie, owym czasie. Ewangelizował na pograniczu polsko-słowackim. Tu w 1938 roku w Zubrzycy Górnej jako junak pracował na drodze Zubrzyca Górna Krowiarki. Tu mieszkał u rodziny Misińców, gdzie dom jako relikwie dziś znajdują się w Muzeum Etnograficznym Zubrzycy Górnej.
pokłon wielkiemu człowiekowi, który głosił miłość i dobrą nowinę dla ludu orawskiego. Zachłodzi słoneczko, nie zachłodzę jeszcze, dali mi juzynkę, nie zjadła je jeszcze. Tu pod Babią Górą zaczęło się życie Orawia. Tu rodziło się chrześcijaństwo, które nasi przodkowie nam przekazali, a my chcemy kontynuować i przekazywać młodemu pokoleniu w tej trudnej rzeczywistości dnia dzisiejszego. Chciałbym się powiedzieć, że przekazali nam nasi przodkowie orawski chodnik, wydeptany naszych ojców stopami. Tym chodnickim chcemy dalej budować wieś Jabłonkę jako stolicę polskiej Orawy, największą wieś, razem wspólnie z mieszkańcami.